Red Bullu walczą o mistrzostwo. Dwóch równych w tej chwili kierowców w świetnym samochodzie. McLarenie, dwóch mistrzów świata i walczą o mistrzostwo, nie ma dwóch zdań. Ale ja myślę tak, że w Ferrari, tu Radek wspomniał Grand Prix Chin, kiedy ścigali się w pit lane, czy też na dojeździe do pit lane. W Ferrari taka sama sytuacja mogłaby mieć miejsce. Massa podrażniony tym, że tutaj wszyscy określają Alonso jako tego lidera. A wyobraźmy sobie jeszcze kolejny zespół, Mercedes. Wielka legenda Schumacher i młody, gniewny Rosberg. No i ja jeszcze jeden zespół Renault. Myślę, czy gdyby Pietrow jechał za Kubicą w tym wyścigu, a był blisko, to nie chciałby rywalizować z Polakiem? Moim zdaniem zdjąłby nogę z gazu. I tak samo sądzę o Rosbergu, że w sytuacji takiej, w jakiej był na przykład Alonso i Massa w pit lane w Chinach, to na przykład Pietrow, będąc w sytuacji Alonso, odjąłby nogę z gazu. I tak samo Rosberg w sytuacji, Łukasz, gdy byłby Łukasz, ty też uważasz, że Pietrow uspokoiłby się i nie wyprzedzał, nie atakował Kubicy? Ja myślę, że prędzej Pietrow niż Rosberg. Znaczy, uważam, że Rosberg to jednak jest już taki trochę podrażniony młody talent, któremu teraz jeszcze dano Michaela Schumachera, który no, jeździ coraz lepiej, ale mimo wszystko w skali tych pierwszych siedmiu wyścigów rozczarowuje, więc Rosberg chyba by zaatakował. Pietrow... Ciekawa sprawa, bo jednak on pokazuje taki debiutancki pazur i w tych ostatnich wyścigach, no wczorajsza walka z Alonso była naprawdę, naprawdę dobra. Pietrow już w końcówce co prawda na nowych oponach wykręcił najszybsze okrążenie w wyścigu, to zawsze będzie odnotowywane i za dwa lata nikt nie będzie pamiętał w jakich warunkach, tylko będzie fastest dla Pietrowa. On zasłużył wczoraj ewidentnie na punkty, na 9., 10. miejsce. Alonso go wyprzedził, no, mistrz świata to jest w końcu, ale wydaje mi się, że... No to jest dobra kwestia. Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, bo Pietrow rzeczywiście z każdym wyścigiem czuje się coraz pewniej, ale nie ma wątpliwości, że to Kubica jest zdecydowanym liderem Renault.